told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, well yeah, we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Dzień dobry moje robaczki, w sumie teraz już się witam z wami tutaj twarzą w twarz. Jestem cię kompletnie, niekompletnie ubrana, bo mam bluzkę w paski i mój ulubiony sweterek. Mam chyba dwa takie, jeden jest taki dłuższy, a drugi jest taki krótszy, fajny. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rozliczenie z dzisiejszego tygodnia, to jest 588 zł. Także spod kulonym ogonem wróciliśmy do... Do czego? Do Biedronki. No niestety powiem wam, Lidl nas w ogóle nie przekonał. Ale dobra, słuchajcie, mamy 26 minut, bo tyle mam karty pamięci na telefonie. Najpierw wam pokażę, a potem jak nam starczy czasu, to sobie pogadamy chwilę. Także dobra, zaczynamy od parówek. Ja miałam ochotę na ostre, a stary wziął takie. Jeden mój serek, taki ten o, mortadela. Mamy poniczki, jedne takie, drugie takie. Coś mi się tutaj za bardzo prześwietla, czekajcie. Spróbujemy tutaj coś zrobić, o. O, ściemnimy sobie. Mamy poniczki,
Mamy pastę, mamy serek drugi, bo przy zakupie trzech było taniej. Mamy pasztet ten, który mi ostatnio w ogóle nie podszedł, ale no nie był zepsuty, nie wiem, może mi się smak zmienił. Mamy ogórka. Słuchajcie, mamy też mięso mielone, wzięliśmy jedno pakowanie, bo jedno mam w zamrażalniku. I zrobię, słuchajcie, pulpeciki w sosie pieczarkowym. I albo z makaronem, albo zrobię do tego ziemniaki i jeszcze warzywa na patelnię, bo też mam jeszcze jedne warzywa w zamrażalniku. Mam boczek, jeden i jeszcze jeden jest. Wzięłam kiełbasę, w sumie nie wiem, co z niej zrobię, tak mi się zachciało. Ogólnie to mi się marzy, słuchajcie, coś takiego z grilla. Jezus kochany, jak ja bym zjadła coś z grilla. Kto robi grilla? Ja chętnie wpadnę. To już jest zmęczenie, czas, pora iść odpocząć, wyłączyć trochę się. Coca-Cola Zero, ona będzie jeździła w samochodzie, ale ja mam jeszcze ten sok pomarańczowy, co widzieliście z poprzedniego vlogu. Więc tak. Julka ślepoto, załóż okulary. To jest boczek pieczony, słuchajcie, taki kawałeczek. Mamy drugi boczuś. Bardzo go lubię. Był taki moment, że ja go kupowałam regularnie i w pewnym momencie go w ogóle nigdzie nie było. Mamy też duże pakowanie pieczarek, zawsze będzie do jajecznicy i do tego sosu. Nie zmarnuje się. I słuchajcie, o! Takie dwie karmy, bo były po 7,50 przy zakupie dwóch. Także skoro one ją jedzą, no to ona wleciała. Jeszcze mamy sezon na mandarynki, więc mamy sporą ilość mandarynek. Teraz tak, ogarnij sobie tutaj. Nie wiem, mortadelę pokazywałam, będzie na pewno smażona, w zeszłym tygodniu żeśmy nie brali. Herbatniki, raz. Makaron do rosołu, dwa. Będzie barszcz czerwony, będą albo makaron, albo będzie właśnie... Będzie makaron, albo właśnie ziemniaki z warzywami. I powiem wam, że ogólnie rosół będzie... I nie mam pomysłu w ogóle w tym tygodniu na obiad, zero w ogóle, dlatego żeśmy też nic nie kupowali za bardzo, bo nie mam pomysłu. Sałateczka raz, mamy jeden chlebek, mamy tutaj ten drugi większy, mamy chleb tostowy, no i w tym tygodniu na pewno wlecą pirogi i na pewno wlecą pyzy. Mamy też jogurt naturalny, śmietanę, schabna wiśniowo, światowic z salami. No i słuchajcie, kupiliśmy dwie paczki przekąsek, bo my mamy jeszcze całe opakowanie tych przekąsek z zeszłego tygodnia, tych. I one, no w sumie, no niedużo zeszło, tyle. I one nie chcą tak za bardzo tego jeść, więc żeśmy wrócili do tych naszych. I niech one sobie tutaj po prostu będą. Będzie im się najwyżej, słuchajcie. O. Będzie im się najwyżej tutaj mieszało. Ja już w ogóle kompletnie nie wyglądam, ale ja już chcę po prostu to rozpakować, podgrzać obiad, zmontować wam ten filmik i korzystać po prostu z wolnego czasu. Jest piątek i ja mam serdecznie dosyć tego tygodnia. Także metka cebulowa, banany, kostki rosołowe. Mamy też sól zabezpieczoną w worku. Jak sól, no to i cukier. Nie, w tym tygodniu nie wzięliśmy tych trujących hamburgerów. Także dzisiaj obyło się bez. Coś mnie strasznie, powiem wam, oczy bolą. I powiem wam, że rano tu mi nawet ropiały, więc bolą mnie strasznie. Mam nadzieję, że się nie pogorszy. Jedno mleczko, drugie mleczko i chyba trzy były. Tutti frutti. Dobra, maszynka jakaś wleciała. Mamy też cebulę, twarożek, buraczki do zupy, płyn do naczyń Tymek wleciał, nasze ulubione ostre i drugie buraczki. Słuchajcie, słoiki nam się potem przyda, że jak kiedyś mówiłam w ogóle, opłaca się brać te gotowe sałatki, przerabiać się i tak dalej, bo potem słoiki nam się przydają do robienia różnych rzeczy, tak jak na przykład te grzyby robiłam w occie, więc słuchajcie, no same słoiki są droższe niż te tutaj z
tymi przetworami, także tutaj mamy też napój wieloowocowy. Dla równego balansu Coca-Cola, i muszyna. Tutaj mamy ziemniaczki. Mamy tutaj, jak to się nazywa, mówcie. No, kurde, wyleciał mi włoszczyzna, o. Mamy tyrolską, wzięłam jeden fixo pieczarkowy, podwójny serbą na stosy idą na potęgę. I tu mamy jeszcze jedną szynkę modlińską z indyka, ziemniaczki chyba pokazywałam. Wzięłam sobie też gąbeczki nowe. Dlaczego? Dlatego, że ja tamtych nie mogę doprać. Jedno to mi w ogóle Zośka wcięła, a stary się śmiał, że jak ją zaczęła tam rzuć, to oczywiście zabrał jej, ona tam się stawiała, że w środku była czysta, a ja jej nie mogę po prostu na zewnątrz doprać i mnie to denerwuje. Słuchajcie, nie to żebyśmy promowali alkohol, ale wleciała też Metaxa, ponieważ będzie na prezent. Ale nie, nie promujemy, nie. Papier ręcznikowy, a papieru toaletowego nie było. O. O, to co ja wam powiem. Tutaj mamy co? Winogrono. I oczywiście się rozleciało, no bo jak żeby było inaczej. Mamy tutaj takie ładne winogrono. Ja już je sobie skosztowałam i powiem wam, że jest pycha. Zaraz je umyję. Kolejne zło, które kupiliśmy z Biedronki. Kolejna sałatka. Margaryna, bo tak będę leciała w sumie z tej torby. Tu wam za chwilę pokażę. Mamy ketchup. Kiedyś się on mówił kepuciu. Także kepuciu. O, pędzel sobie, słuchajcie, wzięłam. Pędzli nigdy nie jest dość, słuchajcie. Nigdy. Te dziady trzeba tak często prać, że o. Ale jest taki fajny miziar. O Jezus Maria, będzie chyba, jak będzie wszystko dobrze, to jeszcze kupię sobie ze dwa, bo były równo ścięte. A mówię, takich pędzli nie jest za dużo, a ja pędzle z Biedronki bardzo lubię. Ale kto jest ze mną już od dłuższego czasu, to wie. Dla Szymona do szkoły, tutaj mamy przekąskę, tutaj mamy drugą przekąskę. Tu mamy kolejne Oreo. Kto nie może na to patrzeć, to niech wyłączy. Mamy kolejne. I mamy kolejne, bo przy zakupie trzech było taniej. Mamy kolejne tutti frutti. O, czekolada wleciała, nawet nie wiedziałam. Nie zakodowałam tego. Szynka z fileta z kurczaka i kolejny ser podlaski. Dużo wam przybitek nie porobiłam, bo słuchajcie, u mnie standardowo telefon mi padł. Także tyle, ile zdążyłam, tyle wam tutaj wstawię. Mamy też tutaj twarożek. I słuchajcie, zbliżamy się ku końcowi. Mamy kolejne warzywa na patelnię po meksykańsku. Ja bardzo lubię tą mieszankę, jak jestem w Biedronce. No i tak, jedna zupka, druga zupka. Tu jest pomidorowa, rosół skóry. I mamy też grochową. Mamy kolejną... Co kolejną? Włoszczyznę, jutro, prawnicę. No i tak jak ja mówiłam, my nie promujemy alkoholu. My nie promujemy alkoholu, ale mamy jeszcze dwa Sheridany. Dlaczego? Jeden jest dla mnie, dostałam go, a drugi też będzie na prezent. Także dajcie znać, kto lubi. Słodkie, pyszne. W sumie wiecie co, ja wam powiem, że w sumie tego mleczka to mogłoby być odwrotnie. Nie? Jak myślicie? Dajcie znać, kto pił. Ja uwielbiam takie słodkości, słodkie wina, słodkie likiery. No ale tutaj to przegięli, no to powinno być na odwrót. No ale to co woli, zawsze można sobie mleczko skondensowane jeszcze, jak już później wam zostanie tego, to można sobie zmieszać właśnie z tym. Także kto jak woli. Słuchajcie, była taka śmieszna sytuacja, bo żeśmy się dzisiaj śmiali, bo stary wczoraj poszedł do Biedronki i był sam. Ja czekałam w samochodzie. No i żeśmy się śmiali, bo padło pytanie, że co tak mało tych zakupów, bo to nie do nas, nie pasuje. I w ogóle gdzie jest żona, nie? Jak to tak beze mnie i w ogóle.
Dobra, jestem, słuchajcie. No i tak on mi tak wczoraj opowiada, nie, że aż tam o mnie pytała. No i tak dzisiaj jedziemy. No i tak stoimy w tej kolejce i ona, ja tak pani coś zaraz powiem, nie? Ja taka zaciekawiona, mówię, no słucham. Pani, czy ty wiesz, że on tu przychodzi sam z całą torbą słodyczy do kasy, bez pani w ogóle? To żeśmy się śmiali, normalnie wydała go normalnie w kapciach, słuchajcie, nie? I się śmiałam, że nie daj Boże, byś kimś poszedł czy coś. Szybko by do mnie doszło, słuchajcie, widzicie? Ale to miłe, naprawdę, powiem wam, że naprawdę babeczka jest bardzo sympatyczna, bardzo fajna. I bardzo ją lubimy. Uwielbiamy. Więc jeżeli jakimś cudem pani to ogląda, to my pozdrawiamy. A teraz co? Trzeba ten cały burdel ogarnąć. Trzeba to ogarnąć, poruszyć obiad. Ja tu w sumie sobie zjem owoce, nie chcę mi się jeść smażonego kurczaka. Bo wczoraj nam został kurczak z ziemniakami. O, brzoszka tam. Czyli nie? Szymon jest u kolegi. Ja jutro idę do pracy. A ja jutro idę do pracy. Widziałam, że Ewelinka dała film, więc biorę się za oglądanie. I na tą chwilę to by było tyle. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.